Kochani, w serialu Receptura jest taki motyw przewodni, takie hasło, które brzmi tak: historia lubi się powtarzać. I to jest bardzo prawdziwe hasło, ponieważ jest to hasło, które też towarzyszy nam wszystkim tutaj zebranym. I to jest tak z tą historią, która lubi się powtarzać, że to się dzieje u każdego w życiu. Ja na przykład w swoim prywatnym życiu, kiedyś jak byłam trochę młodsza, obserwowałam moją mamę i mówię: Boże, co ona robi? Dlaczego ona tak robi? I teraz robię dokładnie tak samo. Więc myślę, że to jest takie hasło, które jest bardzo prawdziwe i nawet, myślę, mogę powiedzieć, potrzebne. A w serialu to hasło jest w sumie w każdym odcinku. Ta historia się tam powtarza i ta nasza główna bohaterka jest nieświadoma tego, że robi dokładnie to samo, co się działo tam te 50 lat temu, więc to jest coś takiego unikatowego bardzo mocno. I też jeszcze taka historia z mojego życia. Pamiętam, jak urodziłam dziecko, ale jeszcze jak byłam w ciąży, mówiłam mamie: nie, ja sobie poradzę i w ogóle będzie okej. A ona mi powiedziała: zobaczysz, tak jak ja, będziesz bardzo potrzebowała pomocy. No i rzeczywiście do dzisiaj bardzo potrzebuję jej pomocy, także historia lubi się powtarzać. Tak sobie myślę. U mnie w rodzinie jest bardzo dużo takich babek, fajnych babek. I moja mama mi zawsze mówiła: ja chciałam być aktorką, ja chciałam być aktorką. Kiedyś nie było do tego takich narzędzi jak dzisiaj, bo wiem, że jeżeli byłyby, to moja mama by też prawdopodobnie była aktorką i historia by się powtórzyła, ale w tym przypadku się nie powtórzyła. No ale myślę sobie, że no, świat jest różny, dziwny. No i teraz jest coś takiego, że jak sobie coś ćwiczyłam, jeszcze jak mieszkałam z mamą i tak dalej, to mama tak stała pod drzwiami, zawsze podsłuchiwała, stara się robić to, co ja. Więc nie wiem, czy to można nazwać tym, że historia lubi się powtarzać, ale na pewno jest coś takiego, że popełniamy i powielamy te same jakby czynności, które powielali i czynili nasi przodkowie, nie wiem, rodzice, babcie, dziadki i tak dalej. Kochani, jeżeli u was w życiu miały miejsce, jeżeli u was w życiu powtarzały się historie, które były wcześniej u was w rodzinie, napiszcie pod tym filmikiem w komentarzu to, co u was w życiu się przydarzyło. Kochani widzowie, zapraszam was do oglądania Receptury w Playerze i na TVN-ie.